Cześć, witajcie. Dzisiaj w sektorze gości moim rozmówcą będzie znakomity ultramaratończyk Łukasz Sagan. Cześć Łukaszu. Witam, witam. Z Krakowa do Warszawy. Tak. Przybiegłeś czy przyjechałeś? Przyjechałem. Chociaż można by było powiedzieć, że taki dystans nie stanowiłby dla Ciebie problemu, patrząc na dystanse, które pokonujesz w biegach ultra. Teoretycznie tak, aczkolwiek jestem teraz po zawodach w Grecji, więc teraz mam czas na odpoczynek, więc nie myślałem nawet, żeby przybiec, więc przyjechałem tak jak każdy chyba. Bo z tego co wiem, zdarza Ci się po pracy wracać biegiem do domu w ramach treningu? W ostatnich czasach nie, ale bywało tak, że wracałem z pracy biegiem. 490 km, taki był dystans biegu Filipidesa, który pokonałeś w zeszłym roku w Grecji, biegnąc z Aten do Sparty i z powrotem. 75 godzin, 36 minut. Czy masz poczucie, że dokonałeś czegoś naprawdę wielkiego? Myślę, że tak. Myślę, że jest to duże osiągnięcie dla każdego człowieka, ale myślę, że jest to na miarę możliwości człowieka również. Ja tak postrzegam ultramaratony na tych dystansach. Myślę, że nasz organizm jest przystosowany do takich rzeczy. No, gdyby nie był, to nie robilibyśmy takich rzeczy. Myślę, że wszystko to jest w głowie i to, co nas ogranicza, to właśnie jest głowa. Bo ciało przystosowuje się do wszystkiego w zasadzie. Kwestia wytrenowania, czyli jedyne, co nas ogranicza, to własna wyobraźnia, a Tobie wyobraźnia myślę, że tak. Pozwoliła pokonać taki dystans. 490 km to jest dystans jak z Koszalina do Warszawy. No, dla większości ludzi kompletnie niewyobrażalne jest to, żeby taki dystans pokonywać biegiem. Często jak z kimś rozmawiam, może rozmawiałem, może już nie teraz, ale jak rozmawiałem, to często moi rozmówcy śmieją się, że oni jadąc taki dystans męczą się na fotelu kierowcy, a ty taki dystans przebiegłeś. Do tego człowiek się przygotowuje. Tak jak każdy sportowiec trenuje do swoich zawodów, ja trenuję do takich zawodów. Akurat w moim przypadku są to takie zawody. I myślę, że tutaj niczym się to nie różni, tak? Od biegania maratonu, od biegania 100 km, 200. Kwestia przestawienia się, kwestia przygotowania organizmu. A dystans to jest jedno, natomiast poza tym dochodzi też potężna suma przewyższeń, około 7000 metrów w sumie. Jak Ty sobie radzisz z takimi wyzwaniami? Co w trakcie takiego biegu Filipidesa stanowiło dla Ciebie największą trudność? Na pewno jest to dystans. Na pewno jest to dystans. Treningi treningami, ale tutaj znaczy na treningach nie jesteśmy w stanie przebiec 200, 300, 400 km. Ja na treningach biegam najdłuższe odcinki 50-kilometrowe, 50 kilka kilometrów takim ciągiem. A ile razy w tygodniu mniej więcej? Kiedy przygotowujesz się do zawodu? Raz, dwa razy w tygodniu. Bo tu też nie chodzi o to, żeby ten organizm zajechać po drodze w przygotowaniach do tych zawodów. No ale ten organizm musi być wybiegany moim zdaniem. Przy takich dystansach jest to myślę, że podstawowa kwestia w przygotowaniu. A już będąc na zawodach, no my nie jesteśmy w stanie przewidzieć niczego, co będzie się działo z organizmem po 50, 100, 200, 300, 400, 500 kilometrach. Więc kwestia tutaj myślę, że kluczową rolę odgrywa głowa w pewnym momencie. Musimy przestawić się z tego trybu, powiedzmy, mięśniowego na tryb głowy. Bo jeżeli ciało jest przygotowane, jeżeli organizm dobrze wytrenujemy, to ciało myślę, że przystosuje się i ono pokona wszelkie bariery. Kwestia głowy. A tych barier było jeszcze więcej, bo w zeszłym roku trafiliście na fatalną pogodę. Tak, dokładnie. Deszcz, nawet opady śniegu. Nawet śnieżyca w pewnym momencie padała na tym odcinku górskim pierwszej nocy, więc warunki były bardzo trudne. No, mieliśmy to szczęście, że ze wszystkich czterech edycji my trafiliśmy na takie fatalne warunki. Także no, to było bardzo demotywujące. Szczęście w bardzo mocnym cudzysłowie. Tak, 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 tak. Ale myślę, że no, co nas nie zabije, to nas wzmocni, jak to mówią i myślę, że dzięki temu człowiek jest silniejszy. Jak znosiłeś brak snu na takim dystansie? Przez 75 godzin, czyli ponad 3 doby, Ty praktycznie spałeś tylko 2 godziny, około 2 godzin. No, około 3. Około 3 nawet, myślę. Ale to warunki atmosferyczne wymusiły. Przed biegiem plan był taki, żeby zrobić ten bieg w okolicach 60 godzin, spróbować złamać te 60 godzin. Nie udało się i był plan, żeby no, nie spać na trasie. Warunki, które tam panowały, wymusiły ten sen, wymusiły odpoczynek dłuższy. Także tutaj nie było opcji. Ja w pewnym momencie byłem tak przemarznięty, byłem tak przemoczony, przewiany, że marzyłem tylko o tym, aby dobiec do punktu, zdjąć buty, wejść do ciepłego śpiworu, przespać się chwileczkę, położyć się i żeby później móc dalej przebranym, suchym. I po ilu godzinach się zdecydowałeś na taką małą przerwę? Nie pamiętam już dokładnie.
Ciężko mi powiedzieć, ale to... No właśnie, wyobrażam sobie, że takich momentów, kiedy człowiek łapie kryzys, jest więcej. Kiedy już nie ma siły, kiedy myśli o tym, żeby zejść z trasy. To w jaki sposób motywujesz samego siebie do tego, żeby walczyć dalej? Znaczy, myślę, że tutaj dla mnie motywacją jest ten cel, który mam w głowie sprzed startu. Myślę, że tą motywacją jest meta. Ja sobie staram dzielić ten bieg, ten duży dystans na kilka małych kawałków i staram się kawałkami, no wiadomo, całego tortu nie zjemy naraz, ale po kawałku jesteśmy w stanie zjeść ten tort, tak? Także myślę, że tak samo jest tutaj, że nie ma sensu... Dzielisz sobie na dystansę po ile kilometrów, na przykład? Różnie, zależy od sytuacji, myślę, że zależy od zmęczenia, ale... Łatwiej jest ten bieg pokonać w etapach kilku niż w całości na raz. Tobie pokonanie tego dystansu zajęło 75 godzin 36 minut. Otarłeś się o rekord trasy, tak, który wynosi 74 godziny 35 minut. Zabrakło ci właściwie tylko godzinę. Marzyłeś o tym, żeby pokonać ten dystans w 60 godzin. To jest cały czas aktualne marzenie. Tak, tak. To jest cały czas aktualne. Cały czas trzymam się tego. Czy się ta sztuka uda? Nie jestem w stanie tego zagwarantować. Ciężko jest to powiedzieć, tak? Za dużo rzeczy się może wydarzyć na trasie, tak jak to miało miejsce rok temu. Więc to nie są tylko kilometry, ale to są warunki atmosferyczne. Teren znam, trasę znam teoretycznie. Mam jakieś doświadczenie z pierwszego startu, ale jak będzie w następnym razem, jak będzie w tym roku, bo na ten rok planuję ponownie stanąć na starcie. No zobaczymy, okaże się na biegu.